nauczonego przez Eliaszewa. Nie bez powodu, jak się później okazało, to właśnie jego relikwie znalazły się w tym krzyżu. Męczennik za wolność, prawdę i miłość. Obrońca prawa, bo tylko prawda nas wezwoli. Tak jak Chrystus głosił prawdę o Królestwie Bożym, tak ksiądz Jerzy głosił prawdę o miłości do Chrystusa. Nie bez powodu. Rada komunizmu usługiwał w Warszawie, wspierając ludzi prześladowanych i uciskanych przez system, ale przede wszystkim był bliski jako zwykły człowiek, jako nadzwyczajny kapłan. Był gospodarzem ludzi pracy, kapelanem warszawskiej Solidarności i obrońcą praw człowieka w PRL. Od 1981 roku ksiądz Jerzy odprawiał comiesięczną mszę za ojczyznę. Jego kazania religijno-patriotyczne nie powodowały, nie podobały się wówczas władzom. Za swoją działalność został uprowadzony przez służbę SB. Brutalnie bity i brutalnie umęczony. Został wrzucony do Wisły. Na pogrzeb księdza Jerzego przybyły miliony ludzi. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie dzisiaj jest szczególny czas męczenników. Męczenników, którzy upominają się o to, aby ich czcić. Wypraszać potrzebne łaski. Dla Polski i dla świata. Pragniemy również w sposób szczególny zaprosić 14 każdego miesiąca do Kościoła Świętej Anny, gdyż będą tam odprawiane msze za ojczyznę. Na stałe ten krzyż przybywa w Kościele właśnie Świętej Anny. Tak samo po mszy świętej wieczornej będziemy chcieli w sposób szczególny opowiedzieć o księdzu Jerzym. Będą odtwarzane jego oryginalne kazania na dany miesiąc. Czyli tak jak teraz kazanie październikowe, które głosił, kwietniowe, przepraszam, które głosił. I będziemy też zapraszać gości, którzy będą komentowali, będą te kazania przykładali w sposób dzisiejszych czasów. Serdecznie dziękuję Bogu za to.
krzyże swojego życia i swoich trudów, radości, smutków, wziąć razem z Chrystusem i ponieść z tą wiarą, że jeżeli czynimy to z miłością, jesteśmy niby sami, bo w tym krzyżu naszym jest Jezus Chrystus, który wspólnie z nami będzie niósł krzyż. A więc rozpoczynamy stację pierwszą. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Często sam się obłamuję, czasami obłamuję innych. Zdarza się nawet, że z wielką nieczołowitością i starannością zacieram granice prawdy. Może szczerze, nie wówczas, gdy dotyka mnie niesprawiedliwość. Ruszamy z krzyżem. Proszę bardzo, druga odpowiedzialna. Który za mną? Zmiłuj się nad nami, który za nas.
Stacja druga. Pan Jezus przyjmuje krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż przyjmękę swoją świat odkupić raczy. Panie Jezu, tak trudno zrozumieć, dlaczego musisz dźwigać ten krzyż, kiedy jesteś niewinny. Dlaczego to cierpienie? Dlaczego tak często cierpią niewinne osoby, jak to chociażby dzieje się teraz na Ukrainie? Dlaczego tak trudno zrozumieć krzyż i cierpienie? A może nie trzeba tego rozumieć, tylko Tobie zaufać. Zaufać wierząc, że każde cierpienie ma jednak sens. Panie Jezu, Ty jednocześnie uczysz nas, jak ten krzyż przyjmować. Pięknie ukazany jest ten moment w filmie Pasja, gdy bierzesz krzyż i przytulasz go z miłością. Ty wiesz, Panie, że ten krzyż przyniesie Ci wiele cierpienia, ale Ty ofiarujesz to za nas, za mnie. Panie, pomóż mi z zaufaniem przyjmować krzyż, który mi dajesz. I dziękuję za Twoją podpowiedź, że będzie go łatwiej nieść, jak ofiaruję go za innych. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która ucierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją ubić raczył. Jezus zachwiał się i upadł. Ciężar krzyża wydaje się przerastać Jego ludzkie możliwości i siły. A jednak wstaje i idzie dalej. Każdy z nas ma to doświadczenie. Doświadczenie krzyża i upadku pod jego ciężarem. Jak wiele tych upadków w małżeństwach, w rodzinach. Jakże często brakuje nam siły i motywacji, aby się podnieść i w efekcie przegrywamy nasze relacje. Upadającego można bardziej. Dobrym słowem.
zawsze donosi. Jezu miłosierny, błagamy Cię, wołamy z głębokości naszych upadków. Daj nam siłę do powstawania, daj nam siłę, by swój krzyż złączyć z Twoim krzyżem i Twoją mocą powstać z każdego upadku. Który za nas cierpiał ranny, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała na dole sna, przyjrzyj się nad nami. Ruszamy, bo tak za szybko. Cierpienia w momencie, kiedy serce przewija się do myśli. Oto które jest pełne miłości,
dodajesz sił, nie czynimy żółw. Nie mógł się rozumieć, ale świadczy o tym, że jest się w zakochanej osobie. Ileż to razy zamiast nadarzyć bliskich wsparciem i akceptacją, pokazuję troskę o mój dolny sposób. Czy nie wiem, że życiu i nawet krzyk nie wyrażają tego, co jest na danie mojej sobie. Mario, prosimy Cię, abyśmy w trudnych chwilach związanych z naszymi dziećmi nie wierzyć słowa, ale wspierać się z nimi. Wszystkie sytuacje, kiedy nie spoglądaliśmy na naszych bliskich z miłością. Krucza nas czeka prawdy. Thank you.
Stacja szósta. Święta Weronika, ocieram twarz Tadeuszowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Weronika stoi wśród tłumu. Możliwe, że podąża za nim lub z nim. A może po prostu stoi w danym miejscu swojego życia? Wszystkie te postawy są nam znane w różnych sytuacjach dnia codziennego. Nieraz dajemy się porwać tłumowi, czy to w dobrym, czy złym znaczeniu. A czasem stoimy w miejscu i nie wiemy, gdzie dalej pójść. Weronika patrzy i co widzi? Człowieka, Syna Bożego, który przechodzi.
jest w zasięgu ręki. Patrzy z kruchością na kogoś, kto prosi, aby go kochać. I w tej sytuacji jedynie Weronika odnajduje w sobie siłę, aby wyjść przez szereg. Nie przejmuje się oceną innych, tego, że może jej coś grozi za swój czyn. Jej pragnieniem jest ulżyć w cierpieniu Chrystusowi. Niewiele może zrobić, więc postanawia choć jego twarz otrzeć z potu i krwi. W dzisiejszych czasach życie człowieka i świat zmieniają się na lepsze, gdy jesteśmy dostępni dla innych i stajemy się budowniczymi braterstwem. Nagrodą za czyn Weroniki było pozostawienie na jej uście świętego oblicza Pana. Być może również w sercu Weroniki wyrywa się to oblicze. My natomiast bądźmy posłani w pokoju Chrystusa do braci i sióstr z pomocą. A poza naszymi oczami być może pozostanie oblicze drugiego człowieka, któremu pokażemy troskę i miłość. Może wówczas również w naszych sercach zarysuje się oblicze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, spraw, abyśmy umieli rozpoznawać Ciebie w każdym potrzebującym i cierpiącym. Abyśmy nigdy nie odwracali swej twarzy od Ciebie. Święta Weroniko, wypraszaj nam odwagę i cierpliwość w czynieniu. Yeah.
oraz drugich Panach uciężonych krzyża. Kłaniam Ci się, Panie Jezu, błogosławiony. Przez krzyż i rękę swoją świat odkupić raczy. Pozwoliliśmy, aby był ten trzeci, który nas nie rozdziela, lecz
cieszyć się za nami. Jezu Chryste, Panie miły, o baranku tak cierpliwy, zniosłeś na krzyż ręce swoje, kładąc nieprawości moje. Płaczmy, człowiecze mizerny, patrząc jak jest miłosierny. Jezus, Jezus, na krzyżu umiera. Słońce, słońce, jasność Twą zawiera. Pan wyrzekło spadnie słowo, zwisła w uzdrawienia mowa. Matka, Matka, pod nim krasobliwa stoi, stoi, z żalu ledwie żywa. Zasłona się potargała, ziemiarnie się ryczy stała. Stacja 10. Pan Jezus obnażony w szat. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zbawiciel odarty z szat. Został wystawiony na pośmiewisko wyszydającego go tłumu. Częścią życia w małżeństwie jest wymiana zdań, niekiedy przybierająca formę słów. Czy zdarza nam się przyjmować postawę obfitą, oceniające, profesjonalne spojrzenie na współmałżonka? Czy wówczas uciekamy się do obnażania swoich słabości, wyciągania bolesnych wspomnień, dotykania wrażliwych obszarów naszych serc? Tym wówczas różnimy się od tego szyderczego tłumu, który w trudnych dla umęczonego Jezusa chwilach nie miał.
aby wytykać i mieszać z złotem. Niezależnie od stażu naszego małżeństwa, uczymy się wzajemnie swojej wrażliwości. W bliskiej relacji powierzamy sobie swoje trudne historie. Dzielimy się doświadczeniem ufania. Każde z nas chce przecież szczęścia, a w istocie zbawienia współmałżonka. Zdarza nam się jednak zapominać o tym podstawowym celu i aktywności. Się o siłę do pokonywania skłonności ku wzajemnemu obnażaniu swoich słabości oraz byśmy pamiętali o wrażliwości naszych współmałżonków, którzy są nam powierzeni na drodze do osiągnięcia wiecznego szczęścia. Których za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która ucierpiała, Matko Bolesna, krzyczy się za nami. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień. Codzienność wiedzie przez krzyż, większy im kochasz go ręcej. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Ku
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wiesz, przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Jezus został przybity do krzyża. Może i Ty czujesz, że rzeczywistość Cię przygija. Choroba, śmierć bliskiej osoby, a może po prostu nadmiar obowiązków, zmęczenie. Nie masz już sił, czujesz bezradność i samotność. Nie widzisz wyjścia. Nie musisz nakładać masek, udawać, że dajesz radę, że przyjmujesz to z pokorą i radością. Jezus był autentyczny. O Ojcu prosił Boga, by oddalił od Niego zbliżające się cierpienie. Jednocześnie zdał się na Jego wolę i zaakceptował ją. Nie znaczy to, że potem było łatwo. Na krzyżu nie czuł obecności Boga i Jego pomocy. Może masz podobnie. W swojej bezsilności możesz łączyć się z Chrystusem. W każdej ciemności, strachu, bólu, Jezus jest tam z Tobą. Który za nas cierpiał ranny. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Pan Jezus umiera na krzyżu.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Weź przez krzyż i mękę swoją świat okupić raczy. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Każdego dnia zmagamy się ze swoim egoizmem. Stając w nocy do płaczącego dziecka, opiekując się chorymi w domu, czy rezygnując z wygód w imię dobra drugiego. Kobiety oddają swe ciało dziecku, by ono mogło w nim bezpiecznie rosnąć. Pozostając z nim po narodzinach i jeszcze czasem wiele lat w domu, by miały to, co najlepsze. Ich miłość i obecność. Czy warto rezygnować z siebie dla najbliższych? Dla męża, dzieci? Przecież gdy nasi najbliżsi nas potrzebują, jesteśmy w stanie rzucić wszystko i biec z pomocą aż do ostatniego tchu, aż do oddania życia. Bo czyż matka może zapomnieć o swym dziecku? Umierać każdego dnia to wypalać się dla drugiego z miłości, wypalać swoje zdrowie i siły, to postawić współmałżonka wyżej od siebie, to pamiętać, że małżeństwo jest wspólną drogą do zbawienia. Panie, to Ty nam pokazałeś, jak kochać. Spraw. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, który za nas... Krzyżu umiera.
Pochodnie na zewnątrz. Dasz to prosimy pochodnie. Pragnie, abyśmy w Niego wierzyli w tych czasach szczególnych, w
czasach wielkiej próby, w czasach wielkiego wyzwania dla nas, będziemy przeżywali już w niedzielę ten szczególny czas, byśmy połączyli i policzyli siebie na nowo, jak za czasów Jana Pawła II, byśmy się policzyli, że jesteśmy z Jezusem i byśmy sobie przypominali te słowa, które wtedy do nas mówił, nie tylko co na początku dzisiaj wybrzmiało, brońcie krzyża, tak wołał, nie wojcie. W tych naszych spotkaniach, kiedy mówi, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, właśnie tej ziemi. I mówił, naród ginie, gdy znieprawnia swojego ducha. Dzisiaj tak ten duch u wielu zgasł, został zdeprawiony przez te różne mas media, złe, wrogie Chrystusowi, Kościołowi. Moi drodzy, jakże mocno zabrzmiały słowa Ojca Świętego wypowiedziane w Skoczowie, wtedy w 1995 roku, gdy wołał o ludzi sumienia i zauważał, że u progu wolnej Polski pod hasłami tolerancji szerzy się coraz większa nietolerancja względem ludzi wierzących. I my to dzisiaj dostrzegamy i odczuwamy. Moi drodzy, te ostatnie wydarzenia są kolejną tego odsłoną. Nie ma już żadnych wątpliwości, że zostały przygotowane z wyjątkowo złą wolą oraz załamaniem wszelkich warsztatowych reguł, bo nie chodzi o prawdę w tej napaści, o usunięcie czy nawrócenie kapłanów, czy którzy nieraz zdradzili swoje powołanie, ale o pozbycie się przeszkody, jaką nadal jest Kościół i święty Jan Paweł II w budowie nowego, wspaniałego świata. Już wcześniej wielki prymas tysiąclecia, błogosławiony Stefan, mówił, jeżeli przyjdą niszczyć naród, przyjdą od Kościoła. Dzisiaj to widzimy, ten atak na Kościół, na to wszystko, co święte, a szczególnie na ten wielki autorytet, jakim jest nasz umiłowany, święty Jan Paweł II. A więc brońmy go, bądźmy z nim, bo kiedyś on za nas mówił, nam wiele mówił. Czasami wielu tych, którzy uważali się za pokolenie Jana Pawła II, o tym zapomniało. Ale trzeba wciąż to przypominać, bo przyszedł czas, abyśmy w jego imieniu teraz my, pokolenie tego XXI wieku, przemawiali. I Bóg zapłać wam, kochani, za to dzisiaj wędrowanie, może takie przyspieszone, bo i deszcz. Ale przed nami kolejne wyzwanie. Już myślę, że wielu z nas ma informację, że w niedzielę o 15 znów w kościele świętego Włodzimierza powinniśmy się spotkać na godzinie Bożego Miłosierdzia, odmówić modlitwę, prosząc o to miłosierdzie dla nas, świata, zwłaszcza Europy i Polski szczególnie. I pójdziemy jako lud miłujący świętego Jana Pawła II do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, bo mamy przecież sanktuarium na Brudnie i Marię, Matkę Zwycięską, Matkę Kapłanów, Matkę Kościoła. I trwajmy, moi drodzy. Moi drodzy, teraz nastąpi Komunia Święta, ale uwaga, Komunię Świętą mogą przyjąć osoby, które są w stanie łaski uświęcającej, to zrozumiałe, i którzy jeszcze dzisiaj nie przyjmowali Komunii Świętej. Bo zawsze jest tak, że możemy dwa razy dziennie przyjąć Komunię Świętą, ale pierwszy raz, zwykły dzień, nie musimy uczestniczyć w pełni na mszy świętej. Jeżeli drugi raz chcemy przystąpić, to musimy w pełni uczestniczyć we mszy świętej. Tu nie mieliśmy możliwości, bo żeśmy szli w drodze. Jest tylko te osoby, będą mogły przystąpić, na pewno są, a my w modlitwie śpiewem będziemy wielbić Boga. Odmówmy teraz modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.
jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale nas zbaw od złego. Niech się zmiłuje nad wami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Odpuszcz ja darowanie i przebaczenie grzechów, niech wam udzieli Wszechmogący i miłosierny Pan. Amen.